Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wizard 101. W tym odcinku oczywiście zajmiemy się kolejnymi questami. I teraz lecimy do tej oazy, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, jak i teraz. Trzeba iść, cofnąć się do Krokotopii i po prostu wykonać te questy. Oczywiście ten odcinek nagrywam zaraz po poprzednim, także nie będzie tego, nie będę robił w tym odcinku no po prostu zadania dziennego, no bo nie można zrobić dwóch naraz, no chyba że jest tamto konkretne, że mamy zaraz dodatkowe zadanie, no ale to się tam raczej wiąże z dodatkowym doświadczeniem na poziomie ilu tam 300 punktów. I tutaj Krokotopia i zaraz to, lecimy do tej studni. I też tak się zastanawiam, żeby w niedługim czasie zacząć myśleć o robieniu właśnie filmiku ze zwierzakiem, bo już trochę pokarmów mi się zebrało. Oczywiście pewnie się spytacie, skąd, jak ja praktycznie nie gram tutaj i nie chodzę po tych lochach czy coś takiego. No zbiera się mi tutaj z roślinek, z mojego domku w Polaris, którego możecie odwiedzić. Gdzie ja tutaj? A, nie ma po co nawet iść tepać się gdzieś indziej. Jak tutaj mam po prostu jeszcze raz zawędrować do tego sierżanta i tych szeregowców. Dobra, lecimy, lecimy. Zobaczyć, co się zmieniło po tej krótkiej chwili tutaj, ale wiadomo, że nic się nie zmieniło. Jakże co zrobić? No właśnie, ja sobie tak teraz może teraz powiem o tych ludziach, co jeżdżą za kierownicą i się uważają za wielkie państwo, że drogi należą do nich. Rozumiem, że w Polsce są głównie drogi wąskie, no ale jak nie jesteśmy na drogach, nie jedziemy po drodze wąskiej, a jest w miarę dosyć szeroka, że można spokojnie się zmieścić na swoim pasie, to ja nie mogę zrozumieć, że ktoś myśli, że jedzie tą ciężarówką, do dobra, jest w miarę szeroka, ale wystarczający jest szeroki pas, żeby się zmieścić na nim tą ciężarówką, ale nie, on i tak pojedzie po części, po przeciwnym pasie. I żeby było jeszcze śmieszniej, to jak ktoś nadjeżdża z naprzeciwka, to jeszcze chamsko wjeżdża, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, żebym ja, czy ktokolwiek inny nadjeżdżający właśnie od niego z naprzeciwka, żeby zjechał po prostu na pobocze i wpadł w ewentualny poślizg. Nie, po prostu to jest chamstwo i to mnie bardzo denerwuje, bo właśnie dzisiaj miałem taką styczność, że tak chamsko mi zajechał. Na szczęście do niczego nie doszło. Nie było nawet zadrapania, nie było w ogóle żadnej styczności z tym, bo w odpowiedni oczywiście sposób zareagowałem. Ale tak się zdenerwowałem wtedy, że głowa mała. Aż też się dziwię, że nie wspomniałem to w poprzednim odcinku. Ale to jest właśnie coś, na co powinniśmy zwracać uwagę. I właśnie, używanie, to już na pewno nie raz wspomniałem o tym w którymś z odcinku, że używajmy kierunkowskazów, jak zjeżdżamy z ronda, czy też jak wjeżdżamy przed wjazdem na rondo, jeżeli chcemy skręcić.
To jest bardzo ważne, bo no bo po prostu, jeżeli ja stoję z prawej strony, a oczywiście zazwyczaj w większości przypadków jest ustąp pierwszeństwa przed wjazdem na rondo, także stoję i kwitnę, bo kościół nie włączył kierunkowskazu i zjeżdżam i zaraz z mojej lewej strony zaraz mi zjeżdża zjeżdża od razu z ronda, a ja stoję jak debil, można powiedzieć, dalej i zdąży wtedy przejechać kolejny samochód, jeżeli ja po prostu poruszony tymi emocjami nie ruszę po prostu, bo będę tak zdenerwowany, że będę go wyzywał. Będę tak go wyzywał, że to jest głowa mała. I znowu będę dalej kwitnął. Albo jeszcze lepiej. Ludzie są już na rondzie i używają tego kierunkowskazu, ale no właściwie jak już zaczynają skręcać, jak już jest właściwie niepotrzebne, bo tak czy siak już widzę, że gościu zaczął skręcać, że już jest właściwie po skręcie, po wykonaniu skrętu i gościu włącza dopiero kierunkowskaz, sygnalizator. No to też jest paranoja. No to też dużo utrudnia, a rondo przecież ma przyspieszać ruch, a nie go utrudniać. No co prawda to jest utrudnienie dla karetek też, no bo wiadomo, że karetka sruby jechała cały czas prosto, jakby tego ronda nie było. A tutaj do Alei Krabów, no po co ja tam idę? Dobra, Digimon Stadion. Tutaj nie będzie tego kwiatka, tylko w konkretnej lokacji, czyli Hate Parku. Dobra, tutaj... Uwielbiam to, jak źle zaznaczę tego questa. Niepotrzebnie. Dobra, a to jest Digimon Stadion, a tu mam do Hit Parku teleport, także rozglądać się cały czas za tym złomem. Chyba jest ciągle oblegany przez innych. Burmistrz Pimburek. Co to jest? A special tonic for you. I knew he would come through. Thank you, young wizard. You did well. Ale już mam poziom 90. Czeski błąd, już chciałem powiedzieć 92. 29. I tutaj gdzie mnie tu wysyła? No z powrotem. No to jest dopiero, nie? Dobra, czyli idziemy do Hate Parku. Także tego. Jest tutaj do Scotland Yard. Nie chcemy tego. No i Hyde Park, czy jak to się tam czyta, w każdym bądź razie nieważne. Zobaczmy. Aha, to jest przy teleportacji od razu przy kości, to może to jako pierwsze. Jest od razu doniczka, to warto zebrać. Tutaj często potrafią być jakieś surowce, ale nie widzę, więc wchodzimy. Wiadomo, 3, 2, 1, nowy rok. No to jest często denerwujące. Szkoda, że nie można sobie tego przyspieszyć, bo to też utrudnia sporo. A tutaj w sumie nie powinienem nawet przystępować do... A nie będę nawet tego usuwał, bo... Jestem przyzwyczajony, żeby mieć uniwersalne, jakby to powiedzieć, uniwersalną talię. To mi raczej nie będzie potrzebne. Tu mógłbym sobie dać najpierw dam pułapkę, potem dam sobie celność. No, chyba że będzie ostrze, to sobie ostrze tutaj zaraz dam i... No tak, minus 25. Sobie nie dam tego, tylko dam różdżkę, żeby to zbić. I wtedy rekinem pójdzie na tego włamywacza. O'Leary czy jakoś tam.
tu są te skrzynki, żebym też nie przeoczył, bo nie wiem, czy właśnie w takich też lokacjach mogą być te kotki, ale raczej nie powinno być, jak już tu najwyżej by były jakieś lochy, a to są zwykłe takie lokacje. Dobra, te leka to na pewno nie będę potrzebował. Mam nadzieję, że niczym mnie tutaj nie zaskoczy. Nie da mi jakiegoś tam znowu minusa, ale nie, tylko cyklop za 3 pipsy z mitu. Nie jest wcale taki zły, ale to ja już też mówiłem, że mitem to trzeba umieć grać, bo jak się nie umie grać i się nie umie dobrać sobie EQ, to jest kicha, kaszana, no bo jak dobrze wiemy, że mit ma właściwie jedyną dobrą obszarówkę, to te żabki, i to na niskim poziomie. To jest. A potem dostaje. Co z obszarówki dostaje? No dostaje trzęsienie ziemi, które ma podobną. No, ma chyba taką średnią jak żabka. A żabka ma od do, czyli takie widełki ma. A te. Trzęsienie ziemi ma stałą. Nie pamiętam ile, nie chcę skłamać, ale też to trzęsienie ziemi niszczy. Niszczy to wszystko u przeciwnika, tak samo jak nie tylko jego tarcze, jego ostrze, ale też nasze pułapki i tak dalej. To zresztą to też wiecie, albo zobaczycie u mnie tutaj w swoim czasie. No i to jest mało przydatne jak na expa, bo na expa, na robienie zadań, bo to zabiera 6 pipsów, to już lepiej wiadomo, że użyć żabki. No a tu jak widzicie, klapa za klapą właściwie wchodzi. No to trochę takie dziwne sformułowanie. Ale tu całe szczęście weszło bez żadnych tych i znaleziono odznakę. Dobra, zobaczmy. Bo często to tak jak w tych starych bajkach, że jak coś się tak świeci, to coś musi być z tym, ale niestety nie w Wizardzie. W Wizardzie tak nie ma. Na całe szczęście. No ale to jest właśnie. Zobacz, o, jest już doniczka, można oczywiście zabrać ponownie. Ile tego jest? 3 z 4. To nie powinno być problemu. Tutaj mamy gdzie kolejny. Ile tego mamy tutaj? Miejsce schronienia. Aha, wschód-zachód, czyli tylko tutaj do łapy musimy się teleportować. Chociażby zielona. No jest takie ułatwienie, że głowa mała, ale nie do tego kościa tutaj, tylko kawałek dalej. Ważne, żeby się nie wtrynić tutaj. Bo to by oczywiście przedłużyło nam niepotrzebnie. A co się często nawet zdarza. Oczywiście warto przyjąć tutaj questa i oczywiście zabrać dłoń. No wchodź, no. Dobra, co tu mamy? Plac Regenta do tego gościa. Nie powinno być tak źle. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakiegoś tam zaskoczenia. Nie będzie to na przykład wieża. No bo bym się trochę zdenerwował. Taka moja tutaj niewiedza. Wbijać YOLO. Bez przygotowania, tak? O, jest gościu z mitu. Mam nadzieję, że sobie nie da tarczy tam z burzy. Albo nie da minusa. To już nie jest Celestia, żeby oni atakowali ze swojej szkoły tylko. Chociaż to też nie jest w 100% powiedziane, bo też mogą mieć z innej szkoły. Coś widzę, że za dużo mam tych różdżek, warto też odrzucić je. W sumie, a czemu nie? Można zaatakować, mam tutaj dwa zwykłe, wolne pipsy. Warto by było też zaatakować, bo jak wejdą mi nietoperze do talii i jeszcze jak nie będzie klapy na nich, to on powinien już paść. Także mam taką nadzieję. Tak jak mówią, nadzieja umiera ostatnia.
Tak jak jeden ostatnio filmik widziałem ze świecami, jak gasły jedna po drugiej i jedna została i się paliła dalej, bo jak wiemy, ostatnią tą świecą było, no i oczywiście widzę, że ma tutaj tarczę z burzy jak na złość. Czy warto... właśnie, wracając do tych świec, to zawsze jak, dopóki jest nadzieja, to wszystko można odbudować. I na podstawie porównania tego do świec, że ostatnia świeca pali się jeszcze nadzieja, to zawsze przecież można zapalić od tej świecy pozostałe świece. Także jak sami teraz słyszeliście, jeżeli tego w filmiku nie widzieliście, także... Także może zrozumiecie, nie wiem czy ja dobrze tam tłumaczę czy nie. Bo jakby to powiedzieć, ja uważam, że nauczycielem dobrym nie jestem. O właśnie, może odpowiem tutaj na to pytanie z komentarzy, czy będę robił o plusach i minusach. No odpowiedź jest moja oczywista, że... A, mogłem się leknąć nawet. Moja odpowiedź jest oczywista. No, nie będę tego robił, bo ja praktycznie prawie co odcinek o tym mówię, że jak coś, jakaś walka się przydarzy, czy coś takiego, to ja informuję, że co oni mają, jakie ataki, co jest wnerwiające, co potrafi napsuć krwi. Mówię o tym, że na przykład minusem burzy jest mała i najmniejsza ilość życia. No... I zwłaszcza na tych początkowych filmikach, z Lizarda, jak wstawiałem, to tam nawet sporo o tym mówiłem, że najlepiej zbalansowanym według mnie jest zbalansowaną profesją jest ogień, właściwie żywiołem, ale po co przecież przecież nie trzeba słuchać, nie? Także jak ktoś chce się zapoznać z plusami i minusami, to zawsze przecież może oglądać kogoś innego. Przecież jest przecież jeszcze jeden taki koleś, który też nagrywał kiedyś Wizarda. Nie będę się wypowiadał do stylu jego nagrywania, bo każdy ma swój pomysł na nagrywanie. Nie chwyciło mi tej kulki. No ale on tam w miarę wytłumaczył, jeżeli chodzi o te szkoły. No wiadomo, że to też trzeba na datę patrzeć, bo lokacje też są dodawane z czasem, na przykład Polaris, jakby nie patrzeć teraz. Dobra, teraz żebym zbytnio nie zboczył z kursu. No jak już tu jestem, to chwila. Teraz mam iść na wschodnią, czyli w tamtym kierunku. No dobrze, dobrze myślałem. A tutaj warto też zaglądać, bo tutaj w jednej z takich lokacji właśnie jest kot za tymi belkami. I oczywiście mam nadzieję, że tutaj nie zlamię. Jest piątka. Siódemka, no jak ładnie, siódemka, jeszcze brakuje dziewiątki. No w sumie jak tak poszłem, to nie można było tego uniknąć. Tu też trochę głupio, ale według mnie te wpadki, to łapanie tych kluczy niepotrzebnych, to raczej nie ma większego znaczenia na lot, na to co dostaniemy, także znaczenie oczywiście ma, jeżeli zrobimy ponad to co możemy, także to jest oczywiste, że wtedy nic nie dostaniemy. No ale tu już widzieliście, że questik zakończony z tamtym. Mam kolejną oczywiście srebrną skrzynkę, to dlaczego by nie otworzyć jej. To jest bardzo dobre na wyższych poziomach, bo często słoneczny kamień możemy dostać ze skrzynek, który jest ciężki do zdobycia.
No i co jeszcze mogę powiedzieć? I wiele innych, także też może splecione pnącze, jak komuś też potrzebne jest, a mi jest cały czas potrzebne to splecione pnącze, jakby ktoś miał, to mógłby się chociaż ze mną skontaktować w jakiś sposób, żebyśmy mogli się od razu dogadać. A tu czas leci, a ja nic nie robię tutaj w tej skrzynce, no. W jaki sposób można by było się skontaktować, żeby dobrać odpowiedni termin, bo to też różnie bywało, jak się dobierało terminy takie beznadziejne, że ludzi na bazarze było pełno i tylko czekali właśnie na taką i wyłącznie okazję, żeby właśnie takie coś zakosić, tak rzadkie surowce, jak na przykład splecione pnącze. No na przykład ja mam obecnie na swojej dużej postaci 4, a potrzebuję 5, także jednego mi brakuje, a dosyć długo to zbierałem. No co prawda trzeba wziąć na poprawkę, że dosyć rzadko wchodzę, także to też trzeba o tym pomyśleć. No i można oczywiście sadzić roślinki, wiadomo, że ta królowa bodajże na odcinku z ogrodnictwem widzieliście tą roślinkę na pewno. To ona tam chyba zrzucała właśnie to splecione pnącze. Okej, mam nadzieję, że padnie. No a dalej to nie wiem. Nie wiem, czy coś innego będzie tam w miarę trudnego do wylotania, co będzie potrzebne oczywiście. Bo to jeżeli coś jest trudne do wylotania, a potrzebne nie jest, no to po co, na co mi taka właściwie wiedza? No chyba, że w przyszłości coś się pokaże, coś się pojawi. Tak samo jak w swoim czasie był potrzebny mi Wolfram, też w miarę nowy składnik, kiedyś jak to było. I się okazało potem, że jak już tego nie potrzebowałem, to tego zaczęło mi się sypać pełno, no ale wiadomo, jak to zawsze jest. Jak czegoś nie potrzebujemy, to tego jest pełno, a jak coś potrzebujemy, to tego nie ma. Tak zawsze jest, zawsze tak jest. I to nie jest tylko w grach, ale w życiu normalnym, także często tak bywa. No i jak na złość dał mi tutaj minusa, będę musiał go jeszcze dobijać. Oczywiście jak wejdzie, ale widzę, że weszło, także tutaj krytyka to jeszcze nie mam, ale na pewno jeżeli mam, to jest to tak znikomy procent, że to jest jakaś masakra. No i teraz mam nadzieję, że nie da mi kolejnego minusa, to też by była jakaś masakra. Ale na szczęście daję sobie tylko ostrze. A ja biję oczywiście gnomem z życia, który ma 90% do celności. Nie wiem, ile mam na ogół celność, także mniejsza z tym. Ważne, że tu jest zaliczone. Dobra, i oddajmy tego questa. Jest kamek, jest impreza. O, wiadomo. Kto pamięta tą pierwszą reklamę? Jest crunch chips, jest impreza. Oczywiście zawsze oni tak robią, że najpierw pokazują pełną reklamę przez jakiś tam czas. Przez jakiś tam czas pokazują pełną reklamę, a potem tylko urywek. Czyli to jest tylko dla tych, którzy to widzieli, także całość. On też widzimy, że jest tutaj kotek. A jak widzicie, to jest blisko tego głównego teleportu, a ja oczywiście zapomniałem. Przecież nie można wiedzieć wszystkiego. A czy ja wiem dużo o Wizardzie? No to sami możecie stwierdzić. No, ja tutaj sporo nie grałem, także a tutaj też właśnie jest taki kwiatek przy czymś takim podobnym, nie wiem z której strony, czy z tej, czy z tamtej, ale to jest do questa jakiegoś tam potrzebnego.
potrzebne, ale mniejsza z tym. Dobra, jest kolejny quest. Zobaczmy na mapkę, czy coś jest blisko. Dobra, może sobie tutaj darujmy. Pójdźmy, zaznaczmy tutaj. Może to był błąd właśnie, albo i nie. I pójdźmy do tej gościuwy. Hydrant, tak, do tej niebieskiej lady. Dobra, i teraz do centrum. Bo tu widzę, wszystko jest do ubicia. Do centrum, pozbierać many. Gdzie jest on? Kopytko, ja najpierw przeczytałem kopyto. Nawet nie jest daleko, także... Mam placu legenda. I teraz tylko wypatrywać tego złomu. Bo tutaj tego... No właśnie, kwiatek, tak? Jak już o tym mówiłem. Mniejsza z tym, już nieważne co tam chciałem pokazać, bo złomu tam jest potrzebne mi, tam nie wiem ile tam było, właśnie to chciałem, po dwa, no to tym bardziej, to tam było ile, 8 na jedno ze sztyletu i chyba 9 w drugim, to mamy tu 18, a tam 16, no to sobie możecie podliczyć, no to jest sporo, nie muszę nawet tego dodawać, bo to jest nawet śmieszne. Oczywiście, jest opcja przecież możliwość kupna tego na bazarze, no ale często jest to rzadkością. Czy będę zaglądał na bazar i kupował, to no nie wiem. Co prawda mam teraz oczywiście na domek do ogrodnictwa, który też się pokaże w swoim czasie, będę, ale jeszcze, no, nie mam, jednak się myliłem, myślałem, że 120 tysięcy. Dobra, do tej kolesiówy, do Hyde Parku, mniejsza z tym, TP. Okej, miałem pozbierać manę, no to jestem asem przez tworzy, mniejsza z tym, kościuwa jest przy łapie, gdzie jest ta łapa, jest tutaj. I tu oddam i zakończę ten odcinek. Także Emilia, Serena, serek dla ciebie. I do tej gościuwy, będzie im stadion. Ona chyba będzie miała sporo tych questów, z tego co pamiętam, albo mi się myli. W każdym razie jest to... pełno może jest takich postaci kopiuj wklej, ale mniejsza z tym, także w tym odcinku to wszystko, także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!